Cześć, witajcie na kanale, a w dzisiejszym odcinku czas na Zinksy, zobaczcie sami, mam tutaj powerbanda, no chyba tak się jakoś tak odmienia, słuchajcie. I tutaj mamy oczywiście jeszcze ekskluzywną figureczkę w środku, na pewno już zauważyliście, zostawiajcie kciuki w górę i otwieramy. Dobra, to spójrzcie, tak w ogóle wygląda pudełeczko, tu mamy naszą Enigmę, spójrzcie, wow, jest to ekskluzywna oczywiście figurka, jak już wcześniej mówiłam, a tutaj mamy właśnie pozostałe figurki Super Zinks, to co, otwórzmy sobie, widzicie, i tutaj mamy taką jakby małą instrukcję, musimy obrócić tarczę i zamienić się w cztery ultra rzadkie figurki. Właśnie mamy tutaj oczywiście jeszcze efekty świetlne, słuchajcie, i możemy sobie nacisnąć tutaj, żeby odtworzyć właśnie zwroty naszych figurek. To co, gotowi jesteście? To ja sobie już muszę otworzę na samym początku. Dobra, okej, sprawdźmy, jak się prezentuje. O, widzicie? Zobaczcie sami, to wygląda troszeczkę taki zegareczek. Tu mamy oczywiście figureczkę, jest tutaj Enigma. O! Okej, taką w ogóle wygląda, za chwilkę wam go bardziej pokażę, moi drodzy. I teraz czas jeszcze właśnie na to. Wielkie, ogromne cudo! Okej, to zegarek już, słuchajcie, wyciągnęłam, tak sobie to postanowiłam, słuchajcie, nazwać. Tutaj mamy oczywiście paseczek, więc możemy sobie założyć to na rączkę. Za chwileczkę wam to w ogóle pokażę, bo sama sobie to założę. I uwaga, wystarczy to uruchomić o właśnie tutaj. Uwaga, o, słyszycie? Wow, ale się uruchomiło. I o, słuchajcie, jak ja potrząsam tym zegarkiem, to wydaje on właśnie takie odgłosy, widzicie? Wow, ale fajnie. No dobra, tu mamy oczywiście taką lampeczkę niebieską, czyli to są super bohaterowie, a tutaj mamy oczywiście czerwoną, się za jakiś czas pojawi, więc to będą oczywiście super złoczyńcy, a tutaj możemy zauważyć pozostałe właśnie figurki, które są tutaj ukryte. No dobra, to spójrzcie teraz na Enigmę, popatrzcie, jaki jest zadowolony. Jest to oczywiście super bohater, moi drodzy, bo ma białe oczka, chciałam powiedzieć niebieskie, nie wiem skąd mi się to w ogóle wzięło. Tutaj w rączce trzyma oczywiście ten taki właśnie wielki zegarek, który przez chwileczkę wam pokazywałam, a w prawej ręce co on ma? O rany, wygląda mi to na lizaka. Oczywiście ma taką fajną, spójrzcie, granatową, taką cienną pelerynę. No dobra, to co? Czas założyć zegarek na rękę. Dobra, tak jak wcześniej mówiłam, o rany, jak to w ogóle hałasuje, założę sobie to, słuchajcie, na rączkę, spójrzcie, jestem ciekawa, czy to mi się w ogóle zmieści. No, wygląda to bardzo fajnie, okej. Słyszycie? Ktoś do mnie mówi. Okej, dobra, już chyba sobie zaczepiłam, widzicie? O rany, jednak nie. Bardziej sobie muszę tutaj nałożyć. Dobra, to zobaczcie, mam już oczywiście zegareczek na mojej dłoni i zobaczcie, jak nim trochę potrząsam. Widzicie? Wydaje właśnie takie odgłosy, jakby ktoś po prostu do nas strzelał. O rany! Chyba źle zapiłam, bo mi się troszeczkę, jak widzicie, poluzowało. Okej, ale to wam nic się nie stało. Teraz czas zobaczyć figurki w środku. Okej, to zobaczcie, kto tutaj się pojawił. O rajciu, mamy Enigmę. Spójrzcie, naprawdę jest bardzo podobny i wygląda w sumie tak samo. Okej, teraz czas, słuchajcie, na profesora K, czyli przesuwamy sobie ten źródeczek, o właśnie tutaj w ten sposób, widzicie? I zapaliła się czerwona lampeczka. To jest już oczywiście profesor K. No dobra, podoba wam się, mam nadzieję, że tak. A teraz czas na kolejną figurkę. Dobra, to teraz czas na Kitka Zoom. Uwaga, sprawdźmy i kapsa! Ulala, zapaliło się niebieskie światełko, jak widzicie. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, słuchajcie, super Zinksy. Mi się osobiście ten zegareczek podoba bardzo. No i teraz czas na ostatnią figurkę, a będzie to Mr. King. Spójrzcie! Ale przemiana i pojawiła się czerwona lampeczka. No dobra, i teraz znowu powracamy, słuchajcie, do Enigmy, jak widzicie. O, i mamy niebieskie światło. Dobra, to teraz czas troszeczkę posłuchać, co właśnie figurki mają nam do powiedzenia. Wystarczy kliknąć na tą tarczę. Widzicie, jak Enigma do nas przemawia? Okej, jeszcze raz. No dobra, coś już wiemy, co do nas Enigma mówi. Teraz czas na profesora K, czyli cierpimy znowu to samo. Okej, i naciskamy ponownie. Okej, to teraz czas na profesora K, więc uwaga, klikamy. To niedopuszczalne. No dobra, to teraz czas na kolejną figurkę. To teraz czas na Kitka Zoom, uwaga, i kopsa, ulala, dobra, to uwaga, klik
zacznijmy. Co nam ma ciekawego do powiedzenia? Wow, no dobra, to jeszcze raz. I teraz czas na ostatnią figurkę, a będzie to Mr. King. Dobra, zaświeciło się, widzicie, czerwona lampeczka. I co nam powie? Jak się śmieje, słyszeliście to? Dobra, i ostatnia jeszcze jego wypowiedź. Dobra, to spójrzcie sami, to jeszcze nie koniec. Mam jeszcze dla was magazyn dla dzieci, a jest to super komiks oczywiście. I w środeczku mamy przede wszystkim notes i figureczkę, właśnie tak. Oczywiście to są gry i zabawy i dwa mini plakaty. To wszystko kosztuje aż 13 zł, więc sprawdźmy sobie, co się skrywa w środeczku. Mamy tutaj, spójrzcie, nowości, zadania, ciekawostki i zgadywanki na czas pokoju. Kto jest kim? Gdzie wyjątkowy super komiks? Takie właśnie niespodzianki na was czekają. O, tutaj mamy, jak widzicie, całą serię właśnie i wszystkie zestawy do zebrania. Okej, okay. Sprawdźmy, co jest dalej. Mamy sieć kolejową, czyli taki labirynt. Ulala, ja lubię labirynciki. Dobra, tutaj mamy, spójrzcie, wow, pozostałe jeszcze super zinksy. Tutaj mamy oczywiście mózg w akcji, widzicie? Taki zgadywanki. Tutaj musimy oczywiście połączyć właśnie te kropeczki, wtedy powstanie oczywiście super zinks jakiś fajowski. Dobra. Tutaj są oczywiście jakieś takie obrazki, które żeście narysowali, braliście, że tak powiem, udział w konkursie. Tu mamy dwie złote oczywiście figureczki. Dobra, co tu jeszcze jest? Zobaczcie, są, ile tutaj się dzieje. Akademia Żeglarska. Dobra, tu mamy, spójrzcie, komiks, jak widzicie, coś tu się złego dzieje. O rany, jaki pirat, jak widzicie, zaatakujemy bohaterów, okej. Okay. Dobra, co tu jeszcze jest, to jest ciąg dalszy właśnie komiksu i tutaj chyba są, wydaje mi się, plakaty. Zobaczcie, jak tutaj w ogóle się zrobiło kolorowe. Mamy tutaj bohaterów i mamy tutaj złoczyńców po prawej stronie i po lewej stronie. O rany, chyba coś przekręciłam, ale chyba wiecie, o co mi chodziło. To jest kolejny, spójrzcie, komiks, czyli ciąg dalszy komiksu. O, widzicie, możecie poznać właśnie historię super bohaterów, takich złoczyńców. Okej, okay, tu mamy, zobaczcie, śledztwa. Wow, ale fajnie, no dobra. Co tu jeszcze jest? Ciekawostki oczywiście. I tutaj mamy taką wycinankę. Tutaj mamy też chyba taki, spójrzcie, labirynt, ucieczkę. Ulala, fajnie. I tutaj mamy co jeszcze? Pozostałe oczywiście super zinksy, a tutaj możecie sobie zrobić oczywiście z kartki papieru samolot lub statek, ok? To są oczywiście odpowiedzi i to byłoby na tyle. Moi drodzy, tak jak wcześniej mówiłam, jeszcze był w środeczku notesik, spójrzcie, tak on w ogóle wygląda. Tu mamy już naszych super bohaterów i złoczyńców nawet. I możecie sobie tutaj po prostu albo na przykład odrysowywać w tym notesiku, albo zapisać jakieś dla was ważne właśnie informacje. Dobra, to czas jeszcze na kolejną taką jakby książeczkę, ale tutaj są oczywiście naklejki, czyli książka z naklejkami. Tutaj mamy jeszcze, spójrzcie, srebrną figureczkę, którą sobie teraz może wyciągnę i wam ją od razu pokażę. Dobra, chodź tutaj do mnie i popatrzcie sami, o rany, to jest oto właśnie figurka srebrna, jest to chyba wiatrek, tak coś mi się wydaje. Tu ma takie fajne swoje czerwone, że tak powiem, śmigła. I jest to oczywiście super złoczyńca, ulala. Dobra, to teraz czas zobaczyć gazetkę w środeczku, jak ona w ogóle się prezentuje, w sumie książeczkę. I tutaj mamy co? Zobaczcie, już pewną historyjkę. Mamy tutaj oczywiście super złoczyńcy, wszystkich, cała trójka, widzicie, czyli są tutaj dwa srebrne i jedna taka właśnie fioletowa figurka. Tutaj są jakby, nie wiem, w jakimś polu, no na polu nie, może na jakiejś wieży, tak mi się to w ogóle skojarzyło. Dobra, tutaj są, nie wiem w czym, tutaj są, jak widzicie, w laboratorium, coś tutaj, słuchajcie, szykują, robi się ciekawie. O, tutaj w parku, jakie w ogóle jajo ze skrzydłami, spójrzcie w ogóle, co ten super zinks robi, o rajciu. Dobra, a tutaj są jakby pod wodą, jak widzicie. A tutaj mamy jeszcze oczywiście naklejki, które możemy do tych sobie historii właśnie poprzyklejać. Tu mamy jeszcze więcej naklejek, jak widzicie, naprawdę jest ich bardzo dużo. Tutaj też są naklejki. A tutaj jest jeszcze ciąg dalszy właśnie takiej historyjki. Okej, okay. O widzicie, bardzo tutaj jest oczywiście kolorowo. O, a tutaj jakby, nie wiem, w samym miasteczku byli, o rany. Okej, okay. Coś tu jeszcze jest ciekawego, o widzicie, ciąg dalszy.
właśnie jak jeżdżą sobie na tych swoich jakby takich ciuchciach, okej, to jakby w kosmosie i to byłoby na tyle. W dzisiejszym odcinku pokazałam Wam dwie gazetki, w tym jedna była książka oczywiście z naklejkami, a druga był to komiks. Nie zapominajcie oczywiście, że pokazałam Wam dzisiaj powerbanda, czyli coś takiego ala zegarek, gdzie możecie właśnie usłyszeć głosy swoich ulubionych figurek, a być może i nie. Zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, jeżeli takie zestawy Wam się podobają. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!